Świeżo po powrocie na ring po dwuletniej przerwie jest z nami Radek Demczur, zwycięski w dzisiejszej walce podczas Night of Champions 8. Radek, jak smakuje zwycięstwo po tak długim okresie, kiedy musiałeś za to czekać? Wiem, że miałeś w ogóle, zastanawiałeś się, czy wracać do zawodostwa, do walk. No to teraz jak się czujesz jako zwycięzca tej walki? To zwycięstwo no, smakuje jak jeszcze żadne do tej pory. Naprawdę, tym bardziej, że właśnie była ta długa przerwa. Roztrenowanie zaczynałem no, prawie że od zera z tym fundamentem stójki. Nie? A no, uważam, że zrobiłem postęp i w zapasach, i w parterze. I przynajmniej jest ta kontrola. Z czego ta przerwa wynikała? Powiedz, jak to wyglądało z twojego punktu widzenia? Czy no właśnie, 2 lata przerwy nie bierze się znikąd? Trochę problemów prywatnych, trochę też może i wiara w MMA, przyszłość tutaj w rozwój, nie wiem, może trochę opadło, no ale były tam sprawy prywatne, może porozmawiamy o czymś przyjemnym, przyjemniejszym. No dobrze, ale właśnie to chciałem cię o to spytać, bo sam mówiłeś zaraz po walce, że pomógł ci w tym wrócić kolega z klubu, który jest psychologiem sportowym, tak? Który jest trenerem rozwoju osobistego, on troszeczkę gdzieś tam ten przełącznik umiał przełączyć, żeby było tak, wracamy, tak, jest power. Tak, pomógł mi właśnie Przemek Bulski, życiowe wyzwanie, ma też stronę szkolenia za 5 dych, tak jak mówiłeś, psycholog sportowy, coach, trener, no i motywator, który nie tylko tak motywuje, że ta motywacja skacze jak taki ogień i zaraz spada, ale właśnie dużo pracuje, dużo działa na świadomości. No to teraz powiedz tak, miałeś walczyć w ogóle z Białorusinem, Antonem Szymukiem, ostatecznie skończyło się na Adamie Jankowskim ze 4, stawił opór, bo to chyba nie przyszło tak łatwo, to zwycięstwo? Nie przyszło łatwo, stawił opór. Wczoraj po południu dowiedziałem się, że właśnie będzie to Adam Jankowski. No okazało się, że jest mańkutem, wiadomo, że no, nie ucieszyło mnie to aż tak bardzo, z jednej strony ucieszyłem się, że jest przeciwnik, z drugiej strony że jest to mańkut, trochę game plan, taktykę trzeba było zmienić, nie sparowałem z mańkutami i to było takie troszkę zwątpienie, ale mówię, no działamy, udało się, walczyliśmy do końca, żeby tą walkę dopiąć. Udało się, był przeciwnik, Adeł podjął rękawicę i tak, szczęście w nieszczęściu, jemu walka na Pelema się nie odbyła, ale miał możliwość tutaj zawalczyć. No dzięki temu mogliśmy się spotkać. To jak teraz wyglądają twoje plany, bo mówiłeś działamy, to znaczy działamy nadal, działamy dalej, czy to był taki jednorazowy wyskok, żeby wrócić, pokazać się, tak, potrafię, nie zapomniałem tego co pokazywałem. Na przyszły rok. Chcę walczyć systematycznie, chcę stoczyć 4-5 walk w przyszłym roku. Mam nadzieję, że zdrowie tutaj dopisze. Jest zaplecze, wszystko się poukładało, trenuję u mnie w klubie w Samolewski Gym, współpracujemy też z Anko Zapasy Poznań, tam sparuję właśnie, trenuję z chłopakami też, no tutaj Borys Mańkowski, Mateusz Gamrot, no mega kozaki i bardzo się cieszę, tutaj w klubie też mam mocnych fighterów, no tutaj mój brat Łukasz Demczur, jest on lżejszy, ale też daje radę, Andrzej Michalczyk, którego tutaj zobaczyliście dzisiaj, też Jan Panek, tutaj młody wilk i się rozwija, sparring partner Adrian Malowany, którego pozdrawiam też. Także fajnie wszystko się poukładało, oby zdrowie dopisywało i sponsorzy. To i jednego... Fatwork.pl, życiowe wyzwanie i fitmeni, tutaj dziękuję bardzo. To żeby dopisywało i jedno i drugie życzę i żebyśmy mogli się szybko zobaczyć w ringu. Mam nadzieję również zwycięską. Dzięki serdecznie. No tak, no w takiej ekipie i sędziowskiej i... speakerskiej, jest super, zajebiście. Dzięki.